No i postanowiłem nagrać jeszcze jeden odcinek, który jest 18. Jest godzina 1:29 w nocy, także jakbym tutaj zasnął, to nie wiem, to napiszcie w komentarzu coś tam, żebym wstał i grał dalej. No, a ja spróbuję tutaj przebić się dalej, przynajmniej do kolejnego save pointu. Może zdobyć jeszcze jakąś broń. Generalnie postaram się uniknąć farmienia i przebić się już do końca gry, natomiast chciałbym bardzo przynajmniej zdobyć lepszą broń. Nie wiem jeszcze, czy będę sprawdzać na Wikipedii, czy gdzieś jakaś leży, czy coś znajdziemy po drodze. Tak. Ojejku, jejku, jak ty mnie strasznie bijesz, jak ty mnie nie lubisz. W ogóle nie wiem, co to jest za koleś, to jest jakiś jego chyba kapitan, czy coś takiego. On jest agresywny, będzie nas tak właśnie gonił do usrania. Nie wiem, przeciwnicy się chyba nie zrespili. No, źle zrobiłem teraz, bardzo źle. Robię tors role, ale gra nie chce reagować. Dobra, ja nawieję stąd. Może on się ode mnie trochę odczepi. Nie wiem, czy go nie zatruć, ale myślę, że takie pojedyncze ciosy go powinny zabić. Gdzie on jest? Pewnie się gdzieś zbagował, jak to zwykle bywa. No, on jest dość agresywny. Zły roll. A, no tak, mamy grube role, a jak kretyn się bije z nim na klatę, no to nie jest mądre. No, ale na szczęście tak też można. Mylisz się. No co, mam cię zabić? Jak chcesz, bo zginiesz. Co ty mi dałeś, człowieku? Ja wiem, co ty mi dałeś. Ty mi dałeś... Czekajcie, co to było? To chyba zwiększa poizę. Cześć, zobaczmy. Gdzie to jest? Opanowanie. 113. A bez tego? Gdzie jest muł? Tak. 26 opanowania. To chyba procentowo jakoś zwiększa. O 1 trzecią. Czy coś koło tego. No dobra, no. Można, jak ktoś chce. Nie wiem, czy coś daje za bardzo. Ja tam w poizę za bardzo nie wierzę. Też nie bardzo testowałem. Może potestujemy. Jak uda mi się ogarnąć postać, to potestujemy. Jak nie, to trudno. Czekajcie, sobie tylko jeszcze sprawdzę, bo tutaj mi się przesunęło wskaźnik czasu. Już do was wracam. Tak, no chciałem generalnie jakieś testy też porobić, pokazać coś, no ale muszę mieć o wiele bardziej ogarniętą postać. Także nie obiecam. Myślę, że coś pokażę, ale nie wiem, czy wszystko to, co chciałem. Chciałbym na przykład tarczę pokazać. Nie wiem, czy to. Jeśli, możliwe, że po prostu zrobię to w kolejnej rozgrywce, albo będzie jakieś takie odcinki testowe, albo z poradnikami. No to jeszcze zobaczę. Jeszcze nie jestem pewien, dokąd ta seria pójdzie. Natomiast na pewno chciałbym teraz wiedzieć, o czym gadam, bo się trochę zawiesiłem. Dobra, no tutaj, żeby tylko pozbywali się expa, nie? Bo ten koleś tu nam 5000 dał, no to ja bym to przytulił. Opanowanie generalnie nie chcemy. Ja jeszcze mamy ten pierścień, który nas rani. Ja nie bardzo wiem, jak to działa. Ale może nie będę teraz sprawdzał. Musiałem to jakoś tak. Co to za koleś w ogóle? On tu sobie tak stoi. Ja się w ogóle obawiam, że my się pakujemy do ostatniej walki w grze. A ja do niej specjalnie nie jestem przygotowany. W ogóle to ja jeszcze chciałem pofarmić. Ja to chyba oleję. Tu, ale pamiętam, był jakiś przeciwnik. To są chyba w ogóle. No, bij tego. Och, ty mendo. O, nie bij mnie, przestań już mnie okładać, ty. Tak, to jest pułapka. To się źle skończy. Więc ja się rolnę. No już przestań tak biegać, ty pajacu durny. Dobra, dobra. Potek. Jak ty się, chłopie, miotasz. A żebym ja jeszcze miał broń, no. Nie mam pojęcia, jakim cudem ja tej broni nie mam.
Wiem, że kiedyś sprawdzałem z Wikipedią jedno miejsce i tam była dobra broń. To nie była chyba najlepsza w grze. I było dość trudno zdobyć. Nie wiem dlaczego ja go zabiłem, ale trudno. Kufer planetarium, no tak, teraz się otworzy łaskawie. Może tam jest właśnie broń. Ja już zabiję tego gościa. To jest taki, wiecie, pseudomnich. Ja tu się jeszcze wyleczę, bo ja tu wiem, że coś spaprałem. Tutaj jest kolejny pseudomnich. Chyba. Z tych niemiłych. No ale 1000 expa to bym jednak przytulił. Tu już byliśmy. I z expem stoimy słabo. Ja bym się jeszcze musiał do planetarium dostać, tylko ja nie pamiętam co tam było. Pewnie ludzie, skoro już teraz wszędzie są ludzie. Tak. Oj. Przestań koleś. No, 3 uderzenia. Nie wiem jakim cudem zrobiłem 3 uderzenia. Co to jest w ogóle? Czy to jest ten kufer? Nie. To jest drugi kufer. Co ty koleś tutaj jeszcze chciałeś zrobić? Raz, dwa, trzy. Jakimś cudem mamy 3 uderzenia. Może to jest ten kufer? No nie ten kufer. Jesteśmy w planetarium, ale to nie jest ten kufer w planetarium. To jest inny kufer w planetarium. Tu jest mnich. Raz. Dobra, padł. Dobra. I teraz tak. Ja bym tu ich wytłukł. W ogóle to do save'a jeszcze powinien pójść. Jakby sam nie wiem co teraz robię. Zbieram expa. Za wiele już nie nazbieram. No to jakoś poszło. Paskudnie, ale poszło. Tu chyba jest kolejny. Nie, nie ma. Jaki to jest kufer? Naprawdę nie wiem. Czy ja się zablokowałem? Powiedzcie, że nie. Nic nie widzę. Dobra. Tu jest koleś. Może nawet dwóch. To jest kufer. Dobra. Raz, dwa, trzy. No okej. Nie mam pojęcia jakim cudem mam trzecie uderzenie. Co to jest? Miecz gwardzisty. No to jest słaba broń. Chociaż może będziemy jej używać. Jak ja chciałem zrobić... O. To jest broń jednoręczna. Może będziemy używać w następnej grze razem z tarczą. To jest bardzo możliwe. No na teraz zupełnie nie ma sensu. Bo już biegamy z tym. Dobra, i teraz tak, ja tutaj bym jeszcze mógł teoretycznie to otworzyć. A możliwe, że ostatnio użyłem złego zaklęcia, bo użyłem schronienia zamiast modlitwy. Ale... Nie będę tego robił. Tam i tak nie ma nic, co by nam pomogło. I teraz chyba pójdziemy sobie do save'a. To jest... Tak, to jest nasz save. Generalnie stąd trzeba byłoby wrócić i farmić dalej. No i brakło nam tyle co nic. To jest aż smutne. Och. Dobra. Pójdziemy coś zabić. Chyba. Chociaż nie mamy co. To jest ten problem. Trzeba by wyjść z gry, żeby coś się zrespiło. Albo w ogóle wyjść. Totalnie. Dobra. To wiecie co? Ja spróbuję w takim razie już pójść na bossa. Może się uda. Jak się nie uda, to chyba będziemy musieli zrobić odcinek o farmieniu. Innej opcji raczej nie będzie. Ja bez tych roli to nie wiem, czy dam radę. Nie mam pojęcia. Ale może tak. I tutaj generalnie ja kiedyś straciłem postać. Po prostu po walce zginąłem i utknąłem w pętli umierania. O, to tutaj przewiniemy, tak jak zawsze. No i teraz co? Co tu można zrobić? No można go zdzielić. On jest dosyć taki niemiły. Pewnie mnie zabije. O, dobra. To też przewiniemy. O, cholera. Źle. Potek. Ni cholery, nie pamiętam jak się go lało. Tutaj trzeba było jakieś tam role robić straszne. Nie, chyba już kojarzę gliście.
No ja generalnie wydaje mi się, że tutaj... Zginę. Może nie. No raczej tak. Raz, dwa, trzy. Dobra. Teraz tutaj. Musimy tych ludzi wybić. Dzięki temu, że mamy właśnie odporność na ogień, to jeszcze żyjemy. I teraz... trzeba go okładać. I to szybko. Dobra, dostał. Generalnie teraz jest czas na bota. On chyba znowu będzie to robił. Albo i nie. Chyba robię to źle. Tak, teraz trzeba się chyba potknąć. Dobra, nie gin, proszę cię. O, jedna rękawica nie zaboli. Druga też nie. No i może jeszcze jedno uderzenie. No nie. Dobra, no to tak. Mamy jednego potka. Trafiło mnie to? Nie. Uniknąłem. Teraz trzeba go walnąć szybko. No i bo zginie. Dobra, za pierwszym podejściem. No i to jest cały NG, cała gra. Przewiniemy? Chyba tak. A może nie, zostawiam wam tego ostatniego bossa. Ta scena jest fajna, podoba mi się dosyć tak. No, także tak się go bije. Jak się ma dobrą broń, to nie jest taki trudny. Trzeba po prostu tutaj mieć tak wysokie obrażenia, żeby go zdjąć. 300 obrażeń, dość dobra zbroja, ogarnięty build, no i nie jest źle. Z poprzednim bossem też sobie jakoś poradziliśmy. Także tym buildem da się grę przejść, to na pewno. Ja myślę, że teraz będę coś pokazywał w New Game Plus, bo teraz już nie mam wyboru, już mnie wrzuciło do New Game Plusa tak naprawdę. Już chyba nie mam save'a. Także myślę, że przejdziemy zaraz sobie do New Game Plusa. I jeszcze zobaczę, czy będę wam całe pokazywał, czy nie. Raczej chcę wam pokazać wszystkich bossów na New Game Plus. Tylko, że chyba to będę osobno nagrywał. Natomiast nie wiem, czy będę wam pokazał całą rozgrywkę. Może też zmienimy build. Arkin did use Adir's rune, but not as the god asked. Tak. Runa poszła do tarczy, a konkretnie to do zbroi. Adir not regain his former power. The world of man remained free. Zobaczmy, co dalej. Coś tam powiedzą, co tam, na co nasze wybory wpływały. Moje wybory były bardzo negatywne, więc za wiele nam nie powiedzą. No i co, mam kliknąć, czy co? Bo nie wiem. Myszkę widzę. Nie, samo się zmieni. Chyba. Albo nie. The power of magic helped Harkin defeat all manner of... To jest chyba gadka o buildzie naszym. Chyba. A może dlatego, że braliśmy kapłana. Mówią o mocy magii. No a my graliśmy kapłanem takim wiara z siłą. 30 siły, 20 wiary, mniej więcej. A resztę żeśmy olewali. He chose a path of efficiency. Helping the ones who could help him and slaying those who stood in his way. No tak, no kapitana żeśmy zabili. Nie wiem, może go było chyba olać. Nie wiem, że on tam sobie tak klęczał w nieskończoność. No ale stanął na drodze ewidentnie. Ja go dobiłem tym razem.
No tak właśnie, żeby było szybko i sprawnie. Wojownik. No, tu jest chyba kwestia jakiegoś questa, którego nie zrobiliśmy. Może chodziło o zaniesienie tego dziadostwa do planetarium, które olaliśmy. No myśmy generalnie wszystkie questy olali. Czy prawie wszystkie. Ale kilka razy miałem tak, że robiłem tutaj dużo questów i też miałem to zakończenie. Też nie wiem, czy ta wersja na PS4 była zepsuta, czy coś. Ale bardzo często właśnie miałem to zakończenie. Znaczy tą wersję tutaj. Historii. He chose not to interfere with the plans of others and tak, turned olaliśmy coś tam. Antanas's dark experiments. Pewnie też jakiegoś questa. Albo chodzi o to, że nie znaleźliśmy na przykład wszystkich pism, tych książeczek. Może też o to chodzi. Ile tam się ich udało odnaleźć. No tak, klaseczkę sobie zostawiliśmy. Zabiliśmy tego tutaj pana. No i laseczka została z nami. Nie była zachwycona, no ale nie dałem jej wyboru. Pojęcia nie ma, jaki kryształ chodzi, szczerze mówiąc. On się w pewnym momencie pyta o to, czy dałem mu runę. Ja mu ani razu nie dałem. Nie wiem zresztą, co by się stało, gdybyśmy mu dali tą runę Adyra. Ja sobie ją wziąłem, bo ona jest fajna, szczególnie do zbroi. Jak nie pakujemy się na żywioły, to można po prostu tymi runami sobie bardzo ładnie zbroję poprawić. No i... Harkin changed the fate of humanity by leaving them without a ruling. No niby można wybrać inaczej, no ale tak naprawdę poza tym tutaj zakończeniem, to wielkie różnicy już nie ma. Tak naprawdę gra jest bardzo, bardzo liniowa. Można jedynie dobić sobie te questy, pozbierasz trochę sprzętu, który zresztą i tak będzie słabszy niż to, co używamy na koniec. Więc no tutaj jedynie co to może sobie troszkę przedłużyć rozgrywkę i trochę połazić, ale tak jeśli chodzi o optymalizację postaci i buildu, to właściwie nie ma żadnego sensu. No i tyle. Dobra, ja teraz to spróbuję przeskoczyć jakoś. No, oceny zostawię wam. No, mnie się gra podobała osobiście. Nie będę tutaj ględził za długo. Jest krótka. Co się okaże na odcinkach, ale to jest chyba bodajże 18 odcinek, więc jakieś 9 godzin gry, może mniej. No na pewno jakby ktoś dokładniej zwiedzał, to może by do 15 dociągnął, może mniej. Można było też farmić, ale jak widzicie nie trzeba. Zabić bossa się da bez tego. Jak już farmić, to lepiej na New Game plus 1 albo plus 2, bo tam jest więcej expa po prostu, więc no, nie widzę sensu robić to na pierwszej grze, skoro nie jest to konieczne. No grafika jest świetna, to na pewno, szczególnie w momencie wydania. I tutaj też na Windowsie 8, właśnie teraz grałem DirectX 11, 64 bity. Na PS4 też wyglądało to ślicznie. No gra jest bardzo ładna, bardzo inspirowana Dawn of War'em, jeśli chodzi właśnie o grafikę. No straszna ilość powtarzanych lokacji. Co ciekawe, mamy 10 bossów. No to jest mniej więcej tak jak w niektórych grach z serii Soulsów, żeby za dużo nie gadać, bo tam niektórzy nie lubią spoilerów, ale powiedzmy, że niektóre gry z serii Soulsów też tak mają, około 10 bossów. Około, niedokładnie. Raczej mniej niż więcej, to jest raczej mała gra. Jeśli chodzi o całość, długość gry, no to na przykład w porównaniu z Dark Souls 2, to tego jest mniej więcej 8 do 10 razy mniej, jeśli chodzi o całokształt gry po prostu. Nie, jeśli chodzi o bossów, to nie jest tak, że w Dark Souls jest 80 bossów, jest mniej. Ale całość gry i długość gry jest tutaj o wiele mniejsza. No ale z drugiej strony za 16 zł z CD Action, no to brać w ciemno. Gra jest naprawdę fajna, naprawdę warto pograć. Niektórzy uważają, że to nie jest gra soulsowa. Ja uważam, że jest. No jest trudna, kara za złe wybory. Trzeba się nauczyć walczyć z bossami, trzeba zrobić sensowny build, trzeba po prostu trochę połazić, pofarmić, poczytać statystyk, bo inaczej się bardzo, bardzo cierpi. No ja się tutaj trochę wymądrzałem, ale jak widzieliście, też były zgony i to po kilka. Ja nagrywałem wszystko, także macie całą grę nagraną od początku do końca, bez żadnych cięć, farmienia i robienia czegoś poza kamerą. No kamery nie było, ale był mikrofon. Także no tyle to zajmuje i tak to wygląda. To jest praktycznie cała gra. Także ja teraz przeskoczę i spróbujemy przejść na New Game Plusa. Mamy jeszcze jakieś, no, 5-10 minut. Zobaczymy tylko początek, myślę. Jak tutaj to wygląda? Kontynuacja. O, proszę, tu macie czas gry. 9-19. Tyle to zajęło. Całość. No i przechodzimy na New Game Plusa.
Ja sobie dobiję, myślę, burdę. I tak nie będę używał, ale niech jest. No i teraz tak, ja myślę, że pójdziemy do pierwszego bossa. Może. Porównamy trochę poziom trudności i zapiszemy przy save pointie i potem zobaczymy. Jeszcze nie jestem pewien. Może po prostu zrobię coś w rodzaju speedruna od bossa do bossa. Bo jeżeli byśmy farmili, to farmilibyśmy na samym końcu właśnie New Game Plus 1. Natomiast nie byłoby już odcinków o samym farmieniu, bo to nie ma sensu. Za mało się po prostu expa dostaje. Z tym buildem, jaki mamy, już sobie trzeba poradzić. Tak, przewijamy wszystko. Jak ktoś szuka filmików, to przypuszczalnie jest jakiś montaż na YouTubie z wszystkich filmów z gry, a jak nie, to, no, to praktycznie na dowolnej serii możecie sobie filmy pooglądać całe i to pewnie w lepszej jakości. Nie wiem, dlaczego mam jakieś ostrzeżenie, ale już zniknęło. Miałem ostrzeżenie przy nagrywaniu, po prostu. Dobra, wiecie co? Zrobimy tak. Ja przejdę, zmienię build. To znaczy zmienię sprzęt na ten mieczyk. Zobaczymy, jakby to szło. Pokażę wam po prostu starczą, jak się gra. Sam za bardzo nie grałem starczą. Znaczy, no, tam w pierwszej grze może, ale tak to nie. Zobaczmy tak, blokada 100 chcemy, coś czego mogę używać, tarcza pustki chyba będzie dobra. Kokon, teraz jak to wygląda, obrona fizyczna, opanowanie 40, no tarcza pustki ma 91 opanowania, więc chyba będzie najlepsza. To ma 40, kokon 40, tak 91, no ewidentnie, 91 to są słabsze, później może potestujemy trochę, ale to nie w tym odcinku, jak będziemy mieli więcej przeciwników. Dobra, no to tarcza pustki, ładna broń. Znaczy tarcza. Run nie mamy jak wsadzić. Będzie trzeba dojść znowu do kowadła. Co dalej? O, mamy tu dużo expa. Wolę go nie stracić. To jest exp za bossa. Także, no, fajnie byłoby te dwa poziomy przytulić. No, walczyć się tym będzie w miarę. Cztery uderzenia, mamy też blok. My jesteśmy cholernie ciężcy, także będzie trzeba teraz ten build dopasować do czegoś sensownego i pójdziemy sobie teraz od razu po klucz, myślę. Tutaj właśnie był przeciwnik, miałem go pokazać, niech mnie walnie, albo nie, ja go zdejmę od razu. Dobra, no jak widzicie, życia ma więcej, 4 uderzenia, 600 życia, expa 200, to jest taki zwykły przeciwnik. Dlatego mówię, jak chcecie farmić, to tutaj. Nie farmcie w pierwszej grze, no chyba, że nie możecie bossa zabić, bo... No bo to nie ma sensu po prostu. Nie wiem, dlaczego ja w ogóle widzę mysz. Czekajcie, ja tylko ją spróbuję usunąć. O, zniknęła. Dobra. Teraz... Co ja tu chciałem? No tu właściwie jest już to runy, nie? Czyli tylko będziemy zbierać. Zbroja, jak widać, trzyma. Bo trochę tam dostajemy, ale to nie boli. Mamy też nasz tutaj... Nasze leczenie. Nadal. Oj. Zacięło się. To smutne. To naprawdę smutne. Ha! To jest nasze leczenie. Znowu się przestawiło sterowanie. No to jest straszne. To są bugi takie, że bolą. Dlaczego nam się ciągle resetuje aktywny czar? Tak, i mamy flaszkę. Nie wiem, czy ona się zaliczy. Nie wiem, dlaczego mam 0. Może po prostu wychlałem wszystko. Teraz tak. Na pewno się możemy leczyć w nieskończoność tutaj, już bo mamy zaklęcie. Także już widzicie, że New Game Plus jest łatwiejszy, bo zaczynając mamy od razu czar, który normalnie musielibyśmy dopiero aktywować w pierwszym save poincie. A tak on już jest. No tego też zdejmiemy. Zakatuję go tym mieczem. Dobra, padł. Ja w ogóle miałem do tego miecza wsadzić runy, ale to z runami to jak... No wiecie, wiecie gdzie są runy. Jak oglądaliście serię, jak nie to wam pokażę znowu. Ja to później opiszę sobie, że to będzie... New Game Plus 1, chyba. Znaczy nie wiem jak to zrobię. To chyba będzie po prostu po kolei dalej w serii. Po prostu wam jakoś opiszę, że tutaj się zaczyna New Game Plus 1. Generalnie to będzie jedna seria z Lordów, gdzie albo przejdę grę... Nie wiem, 3 razy albo raz, no jeszcze zobaczymy. Ale będzie to w jednym kawałku. Znaczy w jednej playliście, o, tak powiem. To jest, no bo to jest dalej ta sama postać, nie? To jest cały czas ta podróż przez wszystkie poziomy trudności. Raczej jest też możliwe, że przerwę tą serię, bo będę robił coś innego. Ale bardzo chciałem do niej kiedyś wrócić.
Może nawet będę jakoś tam sobie co pojęcia ją nagrywał. To zobaczymy jeszcze. Tak, no i teraz idziemy do... O, zobaczmy, czy można gościa... Co? Nie można go blokować? Co ty tu odwalasz? Można. Można, takiego pajaca można blokować. Coś tam tu zabiera staminy, ale... Teraz ja się tutaj muszę chyba nachlać znowu. Czy ja dobrze idę w ogóle? O, to był sekret, proszę. Dobra, musimy teraz... się wyleczyć. I teraz tak, drzwi, nie? Bo teraz drzwi chyba można otworzyć. Ciekawe, czy można olać tego kasła i po prostu otworzyć drzwi. Owszem. Zobaczmy teraz tego całego bossa. Oj, 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 jaki ten boss jest niesympatyczny, jak on nas bije. A wiecie co? No zobaczymy, jak on się będzie palił. A no pali się, pali. Tylko mało się pali, bo on ma dużo życia, jak widzicie. Także ja go zaraz tutaj... Ja go zaraz tutaj uskutecznię. Nie tak chciałem zrobić. No dobra, wiesz co, bosie? Ja cię nie lubię. Ja cię, bosie, nie lubię. W sumie to ty mnie możesz lać. W tej zbroi to ty mi możesz naskoczyć. Dobra, trzeba się wyposażyć. Ja w ogóle spróbuję dać Q. Zobaczymy, co się stanie. No i co? Uderzysz się? Matole? A nie. Odrzucił mi tą tarczę jakoś. No dobra. Ty będziesz dalej upierdliwy, co? Nie odczepisz się. No to zdejmę cię zaraz. Dobra, wiecie co? Ja spróbuję mu przylać z tego... z tej zatruwajki naszej. Ona jest chyba gotowa. Gdzie ona jest? Oj, daleko. Czy my w ogóle mamy jeszcze tą broń? Kodeks. Tak, trzy runy. Zobaczymy, jak wyszło z trutki. Oj, 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 oj. Cóż to tak ślamazarnie idzie. Oj, dostał. Wow, patrzcie, go to wpieprza. Widzicie to? 1000 obrażeń. Z samej trucizny. Bum. O, tutaj bardzo bym chciał sobie odciążyć postać. No, już dostał. Tak jak mówiłem kiedyś, trzy runy trucizny i to nie są najlepsze. To jest najlepsze i dwie gorsze. 1000 obrażeń. A mieczykiem takim jednoręcznym dla tarczownika to jest po prostu straszny ból. No, także chyba tak będziemy ich zabijać, tych bossów, przynajmniej wszystkich poza jednym. Bo to po prostu jest strata czasu, żeby tutaj się bawić w tarczy. A zobaczymy w ogóle, czy da się to zblokować przy pełnej staminie. No nie wiem, dostałem przez tarczę. Czy ja w ogóle blokuję? Owszem. No, zblokowałem to, ale rzuca mną koleś, no. Rzuca mną bardzo agresywnie, ja spróbuję się wycofać. W ogóle ja dostałem, aha, walnąłem go tym mieczem trzymanym w jednej ręce. Kodeksem dostał, to ciekawe w sumie. Dostał kodeksem od niechcenia i sobie tutaj umarł. No cóż, pięknie. Dobra, możemy to, myślę... Nie, tego się chyba nie da przewinąć. Czy ja dobrze nacisnąłem? Tak. No nie da się. No, więc jak widzicie, boss strasznie dużo życia, ale jego obrażenia w stosunku do naszej zbroi dużo niższe. Nasze obrażenia... No zależy, czym walczymy. Trucizna jest OP. Topora nie pokazywałem. No a jeżeli będziemy walczyć jako miecz plus tarcza, nawet miecz z końca gry, taki jednoręczny, no to będzie bieda, to będziemy go bili tam po 200. No to jest oczywiście dużo więcej niż na początku gry, bo tym młoteczkiem na początku to tam biliśmy po 30. Czyli bijemy 6 razy tyle, minimum. No ale to jednak nie jest to, co byśmy chcieli. Dobra, wiecie co, ja wrócę do tego buildu na razie chyba, chociaż w sumie to może będziemy walczyć na dwie ręce. Nie wiem, czy to ma sens, bo to jest strasznie ciężka broń. To jest drugi chyba miecz, którego nie potrzebuję. Może on będzie w lepszej wersji. Nie, to jest tylko runa. Dobra.
Nie wiem, co z tym buildem zrobić, szczerze mówiąc. Dobra, wiecie co? Ja założę jeszcze raz ten mieczyk śmieszny. Powalczymy nim trochę. Gdzie on jest? Tam sto ileś miał, nie? Zdaje się. Gwardzisty? Gdzie on jest u licha? Tu jest. 180, no dobra. Także, no, runy to później. Build jest dość tragiczny, bo mamy przeciążenie. No, nad tym będziemy pracować. Więc tak, najpierw postać. Ile tu expa? No, ładnie. Za tego gościa było parę tysięcy. Także tutaj się właśnie w dużej mierze dostaje expa za bossy w tej grze, w tej New Game Plus 1. Głównie za bossy, za farmy już się prawie nie dostaje. No i będziemy się, myślę, odciążać co najmniej do białego. Później jeszcze się dociążymy troszeczkę resztą zbroi. Także do białego troszkę więcej energii. Także może by... O, ja właśnie chyba zwiększyłem udźwig, dlatego mi te trzy ataki się pojawiły z miecza. Bo myśmy energię podnieśli. Proszę, o to mamy dodatkowy plus. To się trochę rozwiązała sprawa. Zobaczmy jeszcze, jak wygląda teraz kwestia ataków. Raz, dwa, trzy, cztery. No cztery spokojnie, chociaż chyba weszło w kombosa. No i mamy trzy potki. Mamy save'a. No i cóż, na razie żegnamy serię. O, zrobię taką ładną aurę. Mroczną. Żegnamy serię Lords of the Fallen. Bossy pokonane. Pokazałem wam, jak się gra. A teraz myślę, że będziemy kontynuować w New Game Plus. To jest plus 1. Czy to będą bossy, czy to będzie ten build, czy inny build, czy tarczownik. Myślę, że łotrzyka na razie nie będę pokazywał. Może się pomęczymy z łotrzykiem w trzecim przejściu. Natomiast tutaj będę coś pokazywał. Jeszcze nie wiem, czy to będzie speedrun, czy coś. No jak widzicie, idzie szybciej generalnie. Także to już z założenia jest speedrun. Ale jeszcze nie wiem, jak to po prostu połączę. Raczej to będzie w tej samej playliście, jako dalsza część. Kiedy, to nie wiem. Wrzucę, jak będę mógł. No i chyba tyle. Także... No, bo chciałem wam grę pokazać, pokazałem. Mam nadzieję, że wam się fajnie oglądało. Jak macie komentarze, to piszcie. No, a my spotykamy się, mam nadzieję, dalej w Lordsach, a jeśli wszystko pójdzie dobrze, to także w innych seriach. Także dziękuję wszystkim za oglądanie i do zobaczenia.